że jest takim obszarem autonomii społecznej, zorganizowania społecznego, poza strukturami władzy, poza regulacjami określanymi przez elity, w ramach miasta, które jest zarządzane przez te elity, czyli jest takim momentem, gdzie pewnego rodzaju prawa określone przez elity są zawieszone po prostu. Tutaj część społeczeństwa organizuje się na sposób oddolny, samodzielnie, poza sprawami odgórnie narzucanymi jemu przez władzę. Jest to centrum też społeczne. Właściwie jesteśmy na peryferiach centrum miejskiego, ale tak naprawdę tutaj się tworzą nowe koncepty społeczne, nowe rozwiązania społeczne, nowego rodzaju funkcjonowanie w ramach innego rodzaju antyhierarchicznych, niehierarchicznych struktur, jakichś, które tutaj się dzieją na różnych poziomach, w różnych miejscach i w różnym czasie. Więc jest to takie po prostu centrum rozwoju społecznego, zmierzające w stronę zakwestionowania obecnych struktur władzy, obecnych struktur w społeczeństwie, istniejących, hierarchicznych, które nam nie odpowiadają. To jest takie miejsce, w którym jest bardzo szeroki przekrój społeczny. Tutaj ci ludzie, którzy tutaj się spotykają, są z szerokiego przekroju społecznego. Po prostu z jednej strony mamy takich ludzi, którzy realnie są bezrobotnymi, czy nie mają po prostu możliwości znalezienia jakiejś pracy. Z drugiej strony masz tutaj, nie wiem, studentów. Z trzeciej strony masz ludzi, którzy żyją z dziećmi, na przykład ponad starsze osoby. Z trzeciej strony, jeżeli nie wiem, spojrzysz pod względem wykształcenia, są po prostu ludzie, którzy posiadają wykształcenie zawodowe i wyższe, na przykład. Ludzie, którzy się zajmują pracą na budowach, a z drugiej strony zajmują się pisaniem książek, na przykład, czy wydawaniem tych książek. To jest pierwsza rzecz, a do tego jeszcze przychodzą tutaj ludzie z zewnątrz, na przykład, i są to z jednej strony ludzie jakoś, na przykład, nie wiem, z fabryki Cegielskiego, którzy należą do związku zawodowego, który tutaj właściwie rozpoczynaliśmy. Rozpoczął się tutaj od rozmów na Słocie. A z drugiej strony, nie, masz profesorów, którzy tutaj mają wykłady co jakiś czas. Czy z trzeciej strony masz jakieś kapele grające różną muzykę i są to grupy jakieś tam i z Polski, czy generalnie z całego świata. Więc ja bym powiedział, że sukcesem jest po prostu przekrój i różnorodność dość szeroka. Skłód właściwie był na początku takim miejscem tylko mieszkalnym. Z czasem stał się miejscem, gdzie były organizowane, gdzie zaczęły być organizowane pewnego rodzaju wydarzenia czy inicjatywy, które były takie w bardzo mocnym stopniu ograniczające się do pewnego grona ludzi, szczególnego grona ludzi. Natomiast w takim trzecim okresem rozwoju rozbratu jest taka sytuacja, że gdzie to miejsce stało się takim centrum społecznym, które jest otwarte na wszelkiego rodzaju inicjatywy, nie tylko związane bezpośrednio z daną grupą ludzi z tego miasta, która zakłada ten skład, ale z innymi grupami i z innymi jakimiś inicjatywami, które niekoniecznie się zaczynały na rozbracie, ale tutaj jakoś się teraz rozwijają. Albo z drugiej strony też powstawało tutaj wiele inicjatyw, które inicjowane właśnie były w tym miejscu, natomiast wychodzą one jakoś tam na zewnątrz przez ostatnie kilka lat. Z ostatnich wydarzeń to na pewno istotnym wydarzeniem było to wejście komornika na ten teren i to, że się dowiedzieliśmy już, że jest wszczęta ta procedura związana z wystawieniem części działek rozbratu na aukcję, i to było istotne wydarzenie. Jeżeli chodzi o takie kwestie odnośnie remontów i takie techniczne sprawy, to moim zdaniem obecnie rozbrat ma najlepszą sytuację od początku tego skłotu. Właściwie przez te 14 lat cały czas ten teren jest rewitalizowany w pewien sposób. Gdyby nas tutaj nie było, ten teren byłby zapuszczony. Nie wiadomo właściwie, co by się tutaj stało. Na pewno o wiele mniejsza byłaby szansa na to, żeby wytworzyła się tutaj jakaś tkanka społeczna. Żeby ona się mogła wytworzyć, jest potrzebna nam ta infrastruktura techniczna, którą rozwijamy od tych 14 lat. Z tego względu, moim zdaniem, jest to najlepszy okres techniczny, pod względem technicznym dla rozbratu, no bo po prostu bardzo dużo tutaj pracy zostało włożone i ona się jakby akumuluje po prostu przez to, że się rozwija ta infrastruktura techniczna. A remontujemy to, odnawiamy, czy konserwujemy pewnego rodzaju elementy w tym terenie z tego względu, że uważamy, że to miejsce jest nasze ze względu na to, że wkładamy w niego tą pracę. Nie zamierzamy się obecnie
z niego wynosić. Może kiedyś podejmiemy taką decyzję, że gdzieś się przeniesiemy, ale obecnie naszą decyzją jest pozostawanie tutaj, rozwijanie tego miejsca, więc w tym sensie jest to dla nas tam po prostu w jakiś sposób logiczne, że je utrzymujemy w jakimś tam należytym porządku i rozwijamy dalej. I to jest na takiej zasadzie, że jeżeli jesteś, wiesz, 14 lat w jednym miejscu i po prostu je rozwijasz i przewala się przez to miejsce setki ludzi, czy nawet tysiące ludzi i to miejsce jest tak bardzo dynamiczne, to po prostu bardzo ciężko jest taką strukturę w jakiś sposób rozwalić, czy nawet podważyć od zewnątrz. Tak jak to próbują właśnie zrobić, zrobić to obecnie bank za pośrednictwem policjantów, komorników i innej tej całej machiny aparatu władzy. Dlatego nie wierzę w to, że po prostu, żeby ta i rozbrat, i ta grupa, która tworzy rozbrat, miałaby się jakoś rozpaść ze względu na te zewnętrzne okoliczności. Myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobne i właściwie dziwi mnie to, że oni w to wierzą, że po prostu, że i bank, i miasto, i władze miasta, czy potencjalni inwestorzy, którzy może są jakoś zainteresowani tym terenem, wydaje mi się, że po prostu to miejsce można rozwalić, że to jest takie łatwe. To jest bardzo trudne, to jest bardzo skomplikowane i to widać, że przez ostatnie 14 lat się to nie udawało nikomu tego osiągnąć, więc w związku z tym nie sądzę, żeby to było takie łatwe. Wydaje mi się, że prędzej my w pewnym momencie moglibyśmy zrezygnować ze względu na to, że po prostu jakoś byśmy się rozwijali w innym kierunku, przyjmijmy, nie wiem, zdobywając kolejne jakieś tam miejsca. Myślę, że to by było bardziej prawdopodobne, że w pewnym momencie znaleźlibyśmy sobie lepsze miejsce i byśmy się wynieśli z tego miejsca, czy po prostu częściowo byśmy przełożyli jakiś ciężar naszych działań w inne miejsce, niż mielibyśmy się z niego wynosić tak na prośbę, czy na żądanie, czy też przy użyciu siły jakichś zewnętrznych ludzi z zewnątrz.